Cześć, ja jestem Pan Burza, nagrywamy już czwarty odcinek z Minecraft Brygady sezonu drugiego. Dzisiaj nagrywamy, jak widzicie, poluję sobie na Witherowe szkielety, znalazłem, bo ogólnie szukałem twierdzy, tak kurde, w złym momencie Wam to trochę powiedziałem, ale poszedłem na polowanie na Withery, już jedną mam w domu, tylko przyszedłem po jedzenie, jak widzicie, sobie zrobiłem zapas, trochę drewna wziąłem i to są itemy ogólnie znalezione, to ze szkieletów, to jest ogólnie ze skrzynek, tu sobie wziąłem, a tu z budulec po prostu kopałem, bo musiałem się tu jakoś dostać. No i mamy czaszkę Witherowego szkieleta, bo sobie chwilkę ekspiłem i uznałem, że jeżeli mam ostatnią, no to na odcinku ostatnią zdobędę, więc dzisiaj będziemy ostatniej Witherowej czaszki szkieleta szukać. Polecam oczywiście zasubskrybować kanał, bo 75% osób nie subskrybuje kanału, a jeżeli nie jesteście zalogowani, no to polecam się zalogować, zostawić suba z dzwonkiem i łapkę dla zasięgu, żeby dużo ludzi zobaczyło ten filmik, gdzie będziemy w następnym odcinku już może zabijać Withera. Także my idziemy szukać. Tego w sumie mi... Dobra, wezmę trochę kości, bo bon mila z tego można zrobić. Tutaj te szkielety znalazłem dwóch i właśnie z jednego mi wyleciała. Jeszcze kolejnych możemy w sumie Blaze'a taką zabić. Ała. Które bolało. W Netherze chyba się trochę dłużej pali. Właśnie palisz się dłużej. Ale dobra, tym się nie będziemy przejmować. Idę szukać kolejnych i ta twierdza jest bardzo, ale to bardzo dużo. A patrzcie, tu mamy taki korytarz. Tu kolejny jest taki duży. Ma bardzo dużo rozwidleń. Ale nie widzę w ogóle... Tu jest takie wyjście jakby. Nie widzę w ogóle tych Witherowych szkieletów, więc może być z tym trochę problem. Ale myślę, że nie aż taki. Właśnie ja sobie to przed nagraniem zapisałem tą twierdzę, bo już tu byłem przedtem, zabiłem dwóch albo trzech szkieletów. Nie, trzech. I z trzeciego mi wypadła właśnie głowa. Pomyślałem, dobra, idę expić, znaczy farmić te czaszki, żeby móc później mieć beacona. No i tak to wyszło. Dobra, bo ja w sumie nie wiem trochę gdzie iść. Tu są takie te kolejne korytarzyki. Jak widzicie, tylko korytarze tu są. To jest coś takiego większego i tam na górze możemy iść. W sumie, czemu by nie? Zjem sobie ziemniaka. A. I chodźmy trochę wyżej. Możecie nie widzieć, ja trochę widzę, ale tak średnio. Tak jak wy chyba. Dobra. Jesteśmy trochę wyżej. I tu chyba już przy tej skrzynce byłem, a jak nie, no to... Ta, byłem, bo tutaj właśnie jest taki... Takie dziwne. Tak, byłem. Tego złotego miecza nie mam po co brać, bo tutaj właśnie też byłem. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, gdzie... Tu już też byłem, tu właśnie diamentowa zbroja dla konia była. Tylko ją sobie schowałem w domu, bo jak mówię, już właśnie byłem. Tego bym nie potrzebuję zbierać, bo sobie zrobimy farmę. I tu jest chyba właśnie zejście, tam gdzie ja byłem. Więc tam nie schodzimy na razie. Później jak się porozpią, to w sumie mogę tam iść. I teraz tak, tu niczego nie ma. Tu już byłem, tu się budowałem, bo uciekałem przed Witherami, znaczy nie przed Witherami, tylko przed tymi szkieletami, bo by mnie prawie zabili. I właśnie tutaj pierwszą czaszkę chyba zdobyłem w tym miejscu, coś takiego. Tu chyba nic nie ma na razie, więc to na razie nie idę. Tu są kolejne rozwidlenia. Patrzcie, jakie to w ogóle duże jest. A ja wcale tych czaszek tak długo nie farmię. No ale też, nie wiem, jeżeli po prostu nie będę długo widział szkieletów, no to nie wiem, cięcie albo coś zrobię. Bo to chyba nie będzie miało sensu. Dobra, wiecie co, to my się widzimy, jak zobaczę jakiś Witherowy szkieletów, więc się no. Dobra, już jesteśmy po zmianie i uwaga, jest trudny, bo musiałem zresetować serwer, dlatego to tak w sumie długo trwało, aby tego nie odczuliście. Magia montażu tak zwana. My idziemy szukać szkieletów, zobaczymy, czy to coś pomogło, że zresetowałem. Wątpię. O, są. Dobra, więc jednak coś pomogło. No jakby się teraz wypadła głowa, to by była... No właśnie, to by było zbyt łatwe. Myślałem, że mi dropła druga. No jak widzicie... O kurde, kolejny idzie. Dużo ich teraz tu. Wal się.
Dobra, nie ma nic. Ale wiecie, na odcinku pewnie nie będę mieć farta, skończyłbym odcinek i by mi wyleciała. Dlatego wolę to udomenkutować. Czekamy, aż się zrespią kolejne, bo nie chcę mi się tak ciągle resetować, żeby ich spotykać. Bo z tego co wiem, to właśnie się tak da takim sposobem, że dajesz na pokojowy, dajesz na trudny i tak ciągle. Ale ja jednak wolę zrobić to sposobem normalnym. Dobra, szukam tych szkieletonów. Mam nadzieję, że mi wyleci ta głowa szybko, bo nie chcę się czekać w nadarze 50 tysięcy lat. Jak wrócę do domu, oczywiście to wam pokażę te czaszki. I będę musiał teraz w ogóle je gdzieś indziej dać, bo one są przy drzwiach. Jak creeper by wybuchł, to możliwe, że ona po prostu się zniknie. Trzeba będzie je dać gdzie indziej. Dobra. Ja idę szukać. Czy to była skrzynka? Ja nie wiem, czy nawet ją zabrałem. Pewnie tak. A, zabrałem jakieś cenne. Także ja będę musiał chwilę poczekać. Czy ja przypadkiem nie słyszę? W sensie słyszę gasty, to na pewno, ale mi się wydaje, że takie jakby skrzypienie kości, jak to się nazywa. No dobra, ja się widzę z wami w sumie jak znajdę jakiś szkielet, więc elo. Trzy, cztery. Dobra, mamy dużo szkieletów i chyba tu już... Tak, tu są dwa i tu są dwa i o kurde, trochę jakby... Dobra, ja bym wolał sobie ich tak zabić. O kurde, nie. Zostawić mnie, dobra. Ja sobie ich tak wolę zabić, żeby mnie na pewno nie uszkodzili, tak troszkę bym łatwiej powiedział. I mamy głowę i to będzie już Wither, bo tak naprawdę mamy trzy głowy, ale jeszcze tamte zabiję. No wiecie, mam grabież 3, więc to nie jest bardzo trudne, żeby zdobyć. Nawet wam mogę, jeżeli byś z tego jeszcze dropło, to mamy nawet ekwipunku, więc tamta głowa to już wtedy by była... Nie no, ważna by była, bo jeżeli bym chciał kiedyś... Nie dobra, nie dropło. Ale mamy dwie głowy i jeszcze w domu mam jedną, także ja już będę wracał. I które to było minus 40 na minus 40. Ja już was tutaj nie będę... Wam przedłużał jakoś, w sensie, dobra, będę przedłużał, bo właśnie nie robię cięcia, bo mi się nie chce tyle montować. Idziemy na minus 40, na minus 40, na chyba 70 poziom. Także ja teraz będę szedł, jak widzicie, mamy koordynaty. Idę na minus 40 i zaraz na kolejne minus 40. No i będzie, myślę, że fajnie. Ja tu, nie, tu chyba nie miałem. Kurde, bo gdzieś miałem taki korytarz, tylko ja nie wiem, gdzie ja go robiłem. Dobra, mam już prawie minus 40 tu. Minus 40, no mniej więcej jest. I teraz w którą stronę jest zmniejszanie się kratek? W tamtą. Czyli, o właśnie tam coś takiego tu jest. Także to gdzieś w tą stronę. Więc tutaj sobie pójdziemy. I będziemy mieli... Nie wiem, czy... Nie no, na tym odcinku nie chcę Withera zabijać, bo nie mam dobrej zbroi. Jak widzicie, tylko powolne opadanie, ochrona 1, ochrona niezniszczalność. Bym musiał bardzo dużo expić. Myślę, że już w następnym odcinku Withera sobie zabijemy na luzie. Myślę, że z tym nie będzie problemu. Ale mam udokumentowane. I myślę, że mi wierzycie nawet. Patrzcie, nie mam jakby... Widzicie, nie mam opa, nie mam nic. Jakby... Jezu, jak ja bym spadł z tymi głowami, to ja nie wiem. Ja bym coś zrobił. Do którędy to z przejścia? Bo tu jest twierdza, nie? Ale to już jest ta inna twierdza, z tego co wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Aha, to jest ta stara twierdza i to się gdzieś tutaj do domu wracało. Także ja sobie teraz idę do domu i pokażę wam, że mam tą głowę w domu, że już możemy Withera sobie odpalić na spokojnie.
Ale tak szczerze, niektórzy, na przykład ja mam dużego teraz, zauważyłem, farta do tych głów. No na przykład, o, mogę sobie na przykład tak założyć. Hehehe. Nie mogę? Dało się. Bo na przykład niektórzy mówili, że farmili na Withera jakieś tam 1,5 godziny, a mi to pół godziny zajęło. Znaczy łącznie, prawda, ale z przerwami no to więcej, bo prawda, czekajcie, bo ja tak bez kordów nie mogę iść. W tamtą trochę, dobra. W tamtą, rozumiem. Minus 40 to za 60 kratek. Więc luzik arbuzik. Minus 40 to będzie gdzieś tu. No ale to już daleko nie jest. O, właśnie, o to mi chodziło, bo tu robiłem, jak wracałem z poprzednim razem, to właśnie tu sobie zrobiłem taki tunel i tu się kopałem. A nie, to gdzie? A, ja tu obeszłem i tu już był portal zaraz. Więc ja sobie zjem ziemniaka. Dobra, no i idziemy. To gdzieś tu będzie zaraz, jak, nawet chyba jak się tu wchodziło. Ja już mniej więcej znam ten nether. Ja sobie już myślę, że nie ma takiej dużej twierdzy i chciałem resetować. Tu się okazało, że taka fajna twierdza była duża. I że jest git. Jest fajnie, jest... O, i tu mamy portal, jak widzicie. I zaraz wam pokażę. I nagle, Jezu, respi się creeper w domu, zabija mnie i mi znikają itemy. Razem z tą głową. O Jezu, ile was tu jest? O, jak widzicie, tu mam moją głowę, zniszczymy sobie ją. I mamy 3. Czyli już możemy Withera odpalić. I ja bym sobie to dał do jakiejś cennej skrzynki. Żeby na pewno creeper nie wybuchł nigdzie. W ogóle tu by mi się przydało postawić to glowstone'a. Mam w ogóle jakiegoś, powinienem mieć. Tu w ogóle nam ostatnio wybuchł ten. To są moje diamenty. Te. Dołożę sobie te 3. I... Czy my mamy glowstone'a? Bo mi się już do netheru nie chce iść dzisiaj. Chyba nie mamy. Mam latarnię. Skąd my mamy latarnię? XD, XD. Mogę tak? Mogę. No to robimy tak, będzie ładnie. Albo to się utrzyma? Kurde, to się psuje. Ale nie, bo ja myślałem, że to... Dobra, my mamy na razie latarnię. Nie wiem, skąd Rolex latarnię miał. No i mamy 3 głowy, więc możemy już Withera sobie zrobić, czyli bacon. Czyli beacon. Bicon. Zawsze, bo ja nigdy w sumie chyba nie zabijałem Withera tak na tym... Nam... Kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nie odpalałem nigdy Withera na survivalu takim. Na razie te głowy tu schowam. I możemy jeszcze dzisiaj do... Bo z cięciami wy macie jakiś... Krótko macie odcinek. Dlatego idziemy... O, wiaderko z wodą by mi się przydało zrobić. I byśmy poszli... Albo 2 wiaderka po prostu zrobię i sam to... Nie, bo to... Dobra, nieważne, jestem idiotą. Potrzebuję wiaderko z wodą i w sumie tyle. Bo chciałem iść do kopalni na poziom 9. Dobra, kopiemy się pod siebie, jolo. Także idziemy na poziom 9. Na poziom 9 i tam zdobędziemy, dobra, jakaś ziemia. Tam zdobędziemy zaraz obsydian i byśmy ender chesta zrobili. Ale nie wiem, czy tak się kopać pod siebie. Dobra, jolo się mówi. Najwyżej się wyjdziesz z gry szybko. O, złoto. Nawet spoko. 14, 13. Kurde, zapomniałem, że nic nie widzę. Dobra, 12. 11, 10 i 9. I teraz przed siebie się kopać. Przy okazji, jakbym znalazł diamenty, to też spoko, ale nie jestem tutaj po diamenty, tylko oczywiście po lawę. Ciekawe, kiedy znajdę lawę. Jestem bardzo ciekaw. Bo już dzisiaj mamy bardzo w sumie dobre osiągnięcie, bo 3 liderowe te. To już mamy na Withera. Tu się chyba kopałem. Oby tu jest, mamy lawę. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, kto tu się kopał, ale zalewamy. A szczególnie, że ja mam dobry kill-off i pod tym nic nie ma. Nie ma, no to możemy kopać. Będzie pierwszy obsydian, a szczególnie, że ja mam bardzo dobry kill-off, więc to się bardzo szybko da zrobić. Szybciutko. 4, to chyba 8 trzeba, nie? 4, 5. 6, aby tu nie było lawy. 7 i uwaga, 8. No i mamy, bo nikomu się nie chciało iść do kopalni i robić enderchesta, dlatego ja to zrobię. Teraz tylko wyjść.
Dobra, damy radę wam. Mówi się trudno. W sensie wiecie, wy nic nie widzicie, ja coś widzę. Bo mam... nie wiem w sumie co mam, ale widzę trochę. Więc nie jest źle. Tu już możemy koordynaty wyłączyć. Więc dzisiaj jeszcze sobie Ender Chesta zrobimy i myślę, że odcinek spoko. Myślałem, że nam to więcej zajmie, że będę musiał się kopać, że nigdy nie znajdę tego lawy. A mi to zajęło, nie wiem, 2 minutki. Naprawdę szybciutko. Z takim kilofem, co ja mam, to gorzej by było z żelaznym bez enchantów. Albo dwoma żelaznymi. To bym nawet obsydianu nie wykopał. No to ze zwykłym diamentowym byłoby o wiele, 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 wiele gorzej. No z 5 minut myślę, żebym tam spędziła, tak to 2 minutki. Patrz, jaki dobry kilo w 5,33, nawet się tak nazywa. Także spoks. Także spoko. Dobra. Wychodzimy sobie z kopalni. U mnie 20 minut, ale dobra, już jesteśmy. U mnie 20 minut, u was nie wiem ile. 15, może jeszcze mniej. A, nawet pod domem się tu wykopałem, więc spoko. I właśnie, tu mamy, jak widzicie, taki kanion pod domem. To jest Enderman. Ale ja mam enderperłę w domu, a jak nie, to zaraz po niego pójdziemy. Dobra, nawet teraz po niego pójdę. Ej, nubie. No nubie, chodź tu. Ty na nich, czy na mnie? Miau, 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 miau. Enderperła. Jelo. Więc już mam pewność, że będę na pewno mieć, bo w domu już mamy ten. Ale mi się możliwe, że enderperły właśnie... Kurde, nie mogę coś biegać. Enderperły, nie wiem czy mamy, właśnie mogły wybuchnąć podczas tego, co tu creeper wybuchł, bo skrzynki wybuchły, a ja miałem awka i trochę nam itemów poznikało. No właśnie, nie było, więc weźmy sobie to, przemieńmy to na to i idziemy robić tu i tu. Będzie taka, o, perełka. Nawet drugą zrobię, jakbyśmy kiedyś na smoka mieli iść. I robimy ender chest do. Gdzie by go tu postawić? Ja bym go postawił, no żeby właśnie nie wybuchł. Dobra, tu postawię, jelo się mówi. I teraz tak, moje diamenciki. Biorę 2, stroje lapisu, to biorę. Biblioteczki to są chyba Rolexa, więc nie będę mu brał. Albo Witherowe głowy to na pewno. O, nawet już możemy odpalić Withera, bo myślałem, że nie mamy piasku. Płytę wezmę, bo jest nawet cenna. Trochę bambusa tu mamy. Kaktusa też, bo Rolex rozmnażał. Trochę kwarcu, to w ogóle z tego bloki by się przydało zrobić, bo ja dużo tego kwarcu kupiłem na level. No i teraz tak, diamenty chowamy, to i to jedno. No na razie to są takie chyba jedyne cenne itemy. Mniej więcej. Także myślę, że odcinek wam się spodobał, taki krótki. Możemy w sumie jeszcze zasadzić farmę. Albo możemy zobaczyć, co tam w sklepie X ziemniak. Sklepik ziemniak. Nadal tego nie rozwaliłem, nie chce mi się. Ale Motan już ma taką farmę. Więc myślę, że Motan... Od Motana nawet sobie zabrałem chyba kilka leveli ostatnio. Jak to oglądasz Motan, to wiesz o co chodzi. My idziemy zobaczyć, co tam u Motana. Może mu jakiś level ukradnę. Znaczy co? Nic nie mówiłem. Ogólnie powolne opadanie 1 mam chyba, więc troszkę mniej damage'a mi zadaje upadek z wysokości. O, z biurka, tu jest dom Logiego był. Dobra, zobaczmy ziemniaki. Na razie nikt nie kupił ziemniaków, więc idziemy zajrzeć do Logiego, znaczy Jezu, do Logiego. Do właśnie pana Motana. Pana Motana. No. W ogóle przecież on tu miał farmę. Co mu się z tą farmą stało? Nie ma jej, zepsuł. Albo mu creeper wybuchł i się obraził. XD. Zakaz kradzenia. Motan, ja tu jestem tylko, żeby zobaczyć. W ogóle nie wiem, po co skompostownik, tak by the way. Tu ma to... O, farmę villagerów sobie zrobił. W takim szkle. Aha. Naprawę ma, o kurde. To Motan nie obraziłby się chyba, jakbym se... 2 non-breakingi. On breaking ma. Ma 2 bny dotyk. O kurde, on ma lepszy od nas. No on chyba się nie obrazi, jak tam. O kurde, wydaje mi się, że 4 tu ma. A Motan się chyba nie obrazi, jak mu wezmę trochę mendingów, nie? Szkło i mending. A tu ma 2 mendingi. Chłopie. Misiek 2. Chłopie, ty masz 2 mendingi, ale ty masz dobre to. To powiem ci, Motan, że...
Ty z bloków diaksów to zrobiłeś? A, właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, że ogólnie Rolex bogaty jest w diamenty, no nie? No i ogólnie była taka sytuacja, że on jakby trochę powiedzieć... Wiele ostrzał tu ma. Trochę dużo kopał w tej kopalni i właśnie bawił się PLS. Ja ci nic nie niszczyłem. Czekaj, tu mu się robi. Jego farma, nawet nie posadził, ale dobra. Ogólnie zaraz zobaczymy, co tam w jego farmie. Właśnie mu się robi, to poczekajcie, może mu ukradnę levela. Ma to najbardziej nie... O kurde, ile on tego ma. Nawet ma jeszcze trochę bloków. A ja myślę, że on to ma... Chociaż nie wiem, czy... Dobra, nieważne. Idziemy zobaczyć, bo on strasznie laguje serwer, z tego co wiem. To jest twoje... ja jestem personelem, jak chcesz. Trochę się tu rozkopałeś. Ej, bo tam tobie się tu respią trochę, jakby mogły. Więc wiesz, o co chodzi. Dobra, słuchaj. Nie wiem, czy widzisz Motana, ale trochę. Mało ci to daje. To by się to krótko zbiera, z tego co widzę. Ale to czekaj, ja ci Motan tu nie będę przeszkadzał, niech ci się nie blokuje. Tam jest lawa jakaś. Tu ci się do skrzynki zbiera. O Jezu, tu te... Coś ci chyba bambus nie działa. Aha, bo nie masz w ogóle bambusa, ktoś się zniszczył. Dobra, czekaj, ja ci zrobię prezent, Motan. Tego. I ci przyniosę bambusa. Albo ze skrzynki twojej, albo... Albo sam przyniosę z domu. Masz tu bambusa. Więc ci posadzę. Będę miłym kolegą. Dobra. Ja tak się dziwię, kurde, o co chodzi. Aha, bo to trzeba... Stopę. Stopę. Raz, dwa. Teraz graj. Dobra. Także zrobiłem Motan ci przysługę. Dziękuję, dobranoc. Trochę levela sobie odebrałem, ale będziesz później miał ty więcej, bo by ci się nie robiło. Także myślę, że ja ci przysługę taką fajną zrobiłem. A ja wam chyba dziękuję za oglądanie. Wyjdziemy tylko z domu Motana. Motan chyba się nie obraził, jakby później kupię mendingi. Prawda, Motanie? Tu masz mending fajny bardzo. Nie wiem, czy to z Rolexem robiłeś, czy sam. Ale myślę, że się nie obrazisz. Także subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Myślę, że ten się spodobał. Subskrypcja, jeżeli nie jesteście zalogowani, to oczywiście zachęcam do zalogowania. Subskrypcja z dzwonkiem, bo 75% nie subuję tego kanału, bo chciałbym polecieć dużo subów do końca roku. Także myślę, że byłoby spoko. No i co? Łapeczka dla zasięgu jeszcze. Oczywiście. Także sub, like, koment. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Myślę, że fajny odcinek taki, odprowadzający trochę. Siema, Alo 320.